To już 185. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską. Było to jedno z największych starć powstania listopadowego. Polskie oddziały powstańcze pod wodzą generała Józefa Chłopickiego odparły atak rosyjskiej armii feldmarszałka Iwana Dybicza. Na Grochowie z okazji jubileuszu odbyła się rekonstrukcja bitwy. Wzięło w niej udział ponad 200 rekonstruktorów. 185 lat temu 40-tysięczna Armia Polska pokonała przeważające siły rosyjskiej armii, około 60 tysięcy żołnierzy.